po tym ogniu jesteśmy. Witamy serdecznie. Witamy, z dużą energią. Słuchajcie, mi już brakuje bardzo treningów, a tobie? Tak, widzę, że cię nosi, cały czas ją nosi. Dzisiaj nawet szklankę zbiłam godzinę temu. Udawałam, że biję się ze szklanką i ją zbiłam. A wczoraj jak dzwoniła, mówiła, że musi komuś przywalić. No i przywaliłam szklance, ale wszyscy żyją. Pieski, wiesz, nie są pokaleczone, także jest dobrze. Ale energia jest. I my właśnie dzisiaj jesteśmy na stanowisku pracy, żeby wam przekazać tą dobrą, pozytywną energię. Witamy was wszystkich serdecznie. Przypominamy o tym, że możecie zadawać pytania naszym gościom na czacie. Będziemy je dzisiaj wnikliwie weryfikować. Jak będą jakieś fajne, to na pewno nie omieszkamy zadać. Fajne będziemy tylko dawać. W sumie u nas są tylko fajne. Także pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy za to, że jesteście z nami. No i pora przedstawić naszego pierwszego gościa. Właściciel grupy Antox Fight Sport, Artur Gwóźdź, menedżer wielu zawodników. Tak jest, jeden z trzech może najbardziej potężnych menedżerów MMA w Polsce. U nas są tylko najlepsi, słuchaj. Witaj, Artur. Witam serdecznie was wszystkich. Dobrze Cię widzieć w zdrowiu. Niestety zmagamy się z koronawirusem. Bardzo mocno uprzykrza wszystkim życie. Jak u Ciebie to wygląda? Wiesz co, tak jak u wszystkich. No, kwarantanna jest. Będzie jeszcze jakiś okres czasu. No co, no w domu z rodziną. Synek jest niebowzięty, także to jest jedyna taka chyba plus tego wszystkiego. A tak, no co, no. Wiesz, łamię troszeczkę w cudzysłowie te przepisy, no bo rano lecę na rower, ale tylko i wyłącznie po zakupy. Wiadomo, że sprytnie, sprytnie. Trzeba zrobić sprytnie, dokładnie, zakładam plecak i jest tego, no ale coś tam robię w ogrodzie, gdzieś tam dbam o tą formę fizyczną, żeby, wiesz, nie zwariować przede wszystkim. A że obok domu mam fajne tereny, no to mamy dosyć przyjemnie. A nauczyłeś już synka jeździć na rowerze? Jeszcze raz. Słychać nas? Czy nauczyłeś już synka jeździć na rowerze? Bo miałeś no go właśnie, uczyć. Dokładnie. Tak? O. Tak. Mały już umie jeździć. Jeździmy chwileczkę teraz tak nie za bardzo po ulicy, ale w terenie gdzieś sobie daje radę. Na razie się jeszcze na dwóch kółkach wywraca, także dołączamy mu tą czwórkę i zdejmujemy. Także powolutku, fajnie. A przypomnij, ile syn ma lat? 5 lat. No to super. W dobrym wieku chyba teraz na jazdę na rowerze. Ale... Tak, ja nie wiem. Dokładnie. Na pewno na narty zjazdowe. Wracamy szybko do tego naszego koronawirusa. Mocno pokrzyżował plany zarówno zawodnikom, jak i menadżerom. W tej chwili się zastanawiają pewnie wszyscy, jak długo to potrwa. Jak wygląda to u Ciebie? Bo te sprawy wszystkie zostały w tej chwili pewnie mocno zamrożone, prawda? No tak, jak najbardziej. No przede wszystkim chyba wszystkim menadżerom, nie tylko menadżerom, promotorom, właścicielom gal, zawodnikom. Wszyscy leżymy tak naprawdę i taka jest prawda. No ja w marcu, jeśli chodzi o samego Art Noxa, marzec i kwiecień, bo już mamy tak naprawdę ten kwiecień już ruszył i tak dalej, także tak i tak tutaj nie ma żadnej perspektywy kolejnych gal. Mamy około 12 chyba czy 13 gal nie odbyło się i ponad 20 paru zawodników, którzy mieli walczyć. My mieliśmy też fenomenalne do tego, bo KSW w Łodzi, FEN w Lublinie, do tego Armia Fajna i Mysłowica, Celtic Gladiator w Bełchatowie, potem zapowiadał się kwiecień, teraz bardzo fajnie Wrocław miał mieć u siebie KSW, do tego ACAA. No, także no wiesz, no świetne walki, zawodnicy super przygotowani, no i nie wszystko się rozwaliło. No do tego też trzeba wspomnieć o tym, że jednak też sponsorzy niektórzy blokują się i blokują, tu się też nie ma co dziwić, bo nie wszyscy mają ok i u nich też jest źle. No dlatego cała ta branża siedzi. I to jest to chyba najgorsze, bo tak naprawdę na początku całego zamieszania, na początku pandemii nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, jakie to przybierze rozmiary. Chyba nikt nie przewidywał, że to będzie aż w takiej formie wyglądało. Nie wiadomo, prawda? Jeszcze ile to będzie trwało, dlatego pewnie sponsorzy gdzieś mogą też się wycofywać, no boją się. Wiadomo, że też niektórzy obniżają gdzieś tam wypłaty swoim pracownikom, więc no każdy z nas dostanie, przysłowiowo mówiąc, po dupie. Wiesz, dokładnie. A przede wszystkim, no co, to żeby tylko było obniżenie wypłat, tam ludzie są zwalniani. Ja mam też wielu znajomych i z różnych branż i bardzo dużo branż cierpi na tym, co się dzieje, a tak nie zapominajmy, że to jest dopiero początek, tak?
No bo mamy dopiero 11 wprowadzony chyba ten stan, mamy miesiąc czasu, dopiero będzie święta i tu już się zapowiada, że jeszcze będzie to dłużej, no bo wszystkie znaki na niebie to wskazują, że jednak ta kwarantanna potrwa troszeczkę bardziej, a jeżeli to potrwa dłużej, no to ta gospodarka naprawdę będzie bardzo mocno cierpieć i co za tym idzie, no my, środowisko sportu walki, przede wszystkim każde środowisko sportowców będzie cierpiało bardzo mocno, no bo musimy się założyć tą całą sytuację, że jednak my jesteśmy uzależnieni od rozrywki i od tego, co dajemy ludziom, a tych gal, w cudzysłowie gal i widowisk, które będą sportowymi widowiskami, które będzie można być na stadionie, w halach, no to nie będzie przez długi okres czasu. No właśnie, jak byś to widział? Jaki miałbyś pomysł na te gale, które no być może, nie wiem, te obostrzenia trochę się zmienią, tak? Otworzy się więcej sklepów, restauracji, ludzie będą zachowywać dystans, no ale nie będzie można jeszcze organizować tych gal z publicznością. Czy myślisz, że takie gale studyjne to jest właśnie przyszłość i w tym momencie pomysł dla wszystkich grup, dla promotorów i również dla zawodników? Czy oni będą też się potrafili przygotować do takich walk, które no, będą bez publiczności? No powiem ci, Ewa, tak, że tutaj masz rację w 100% i ja widzę tylko gale studyjne na dzień dzisiejszy. Musi być poluzowana tylko ta sytuacja co do rozporządzenia minimum tych 50 osób, ale ja uważam, że taka gala studyjna, która ma sens i która by fajnie wyszła w telewizji, w ogóle fajnie, jeszcze by była jakaś namiestka dla zawodników, to jest te 300, do 300 osób, czyli te 299, to jest ta chyba forma zamknięta, ale nie jest jeszcze forma publiczna. Impreza masowa, tutaj, tak? Dokładnie, nie ma imprezy masowej, dlatego tutaj akurat wróżę coś takiego. Kiedyś KSW zrobiło jeszcze przed galą na stadionie taką fajną galę w telewizji i im to wyszło i to był typowy produkt telewizyjny właśnie w takim studiu. Dlatego no, to jest jedyne chyba rozwiązanie dlatego, żebyśmy mogli uratować to wszystko i żebyśmy jakoś mogli egzystować. Tylko teraz boję się o jedną najważniejszą rzecz. To, że jakaś federacja da radę, to już widzieliśmy i na pewno dadzą radę w najbliższym czasie, bo myślę, że koło czerwca gdzieś te gale będą wchodzić na rynek i bardzo to kibicuję, nie wspieram i chciałbym tego bardzo. Ale boję się jednej rzeczy, że będą wypatrzone wyniki i ci zawodnicy, chociaż wszyscy zawodnicy mają to samo, będą mieli problemy z przygotowaniem się. No właśnie, bo przygotowanie to na pewno jest teraz kluczowa sprawa, jest mocno ograniczone. Kluby zamknięte, siłownie zamknięte, w ogóle warto poruszyć też temat tego, że kluby sportowe nie mają w ogóle łatwo, a teraz w dzisiejszych czasach, no ja nie widzę, no jest naprawdę bardzo ciężki okres dla klubów sportowych, prawda? Wiesz co, no my mamy sam klub we Wrocławiu zamknięty. Chłopaki robią tam jakieś treningi live, no ale to też to nie wszystko, także no wiesz, ja powiem to tak, że to jest bardzo trudny okres dla właśnie dla klubów, dla w ogóle jakiejkolwiek formy, która żyje z tego, usługodawców. No, mamy przecież fryzjerów, jakiekolwiek restauracje i tak dalej, które też ponoszą ogromne koszta. Restauracje są jeszcze w lepszej sytuacji, bo mogą też na wynos, prawda, dostarczać, ale siłownie no to już tak nie zarobią z tego, że zrobią trening online. Te restauracje na wynos to też jest, no jakaś tam forma, masz rację, no siłownie, wiesz, kluby sportu walki, no my mamy ponad chyba 600 dzieciaków tutaj w Samuraju i no to w ogóle nie funkcjonuje, także wiesz, temu Darkowi też trzeba jakoś pomóc. A tak naprawdę nie widzę jak, bo wiesz, no nie mamy możliwości technicznych, no tak jak rozmawialiśmy też, każda forma ludzi, którzy też pomagała i wspierała Arnoxa i też inne tego, też mają problemy, także no trudny okres, no co tu więcej gadać, no trudny okres. To ja jeszcze wrócę do gal zamkniętych, no twoi zawodnicy, można powiedzieć, biją się w tej chwili na galach zamkniętych. Gali zamkniętej, mówię teraz o KSW, o tej gali studyjnej, można ją tak nazwać, na produkcji telewizyjnej, no krótko mówiąc, mówię o programie Tylko Jeden. Tylko Jeden. No właśnie i tam Clark Kent odpadł, nie zrobił wagi, mocny to był zawód dla ciebie? Ja powiem ci tak, że wiesz, spodziewałem się takiego rozwiązania, bo Bartek jest bardzo młodym chłopakiem, ostatnią swoją walkę stoczył, jak już wspominałem, w grudniu, była to walka o pas 14 grudnia, wygrał tą walkę w świetnym stylu i tam zbijał też ponad 12 kilo, nie było z tym problemu. Ale kolejne zbijanie wagi w tak krótkim okresie czasu powoduje to, że gdzieś ten organizm mu się zablokował, a do tego nie zapominajmy, że to jest młody chłopak,
i ta burza hormonów i hormony mu gdzieś go poblokowały. Nawet kilku dietetyków, których próbowali go postawić gdzieś tam jakąś formą, nie dał rady. No i co? No i ogromna walka, którą zresztą widzieliście w telewizji. No chłopak walczył do samego końca. Dla mnie to jest tak naprawdę wielka porażka, no bo my przewidywaliśmy to, żeby była to walka z Ledą i do tej walki dążyliśmy i mogło się zakończyć pozytywnie i byśmy mieli kolejnego zawodnika w Wartosie w półfinale, no bo pierwszym zawodnikiem jest Adrian Wartosiewski. Za chwilę o półfinale porozmawiamy, ja jeszcze wrócę do Wagnu. Bartek jest bardzo sympatycznym gościem i przez to może też takie zamieszanie powstało. Niektórzy mówili nawet o skandalu czy pewnych rzeczach, ale to tutaj ładnie wyjaśniłeś, że przesadza pod tym kątem. Przesada i to bardzo przesada. No wiadomo, no wiesz, no szacunek jest dla drugiego zawodnika. No wiesz, no widzieliście wszyscy, jak chłopak walczył. To naprawdę nie była też decyzja Bartka, żeby kończyć to zbijanie, bo nawet jak mu 200 gram schodziło, to on chciał dalej to zbijać, tylko lekarz już tutaj wszedł i tego nie było pokazane, że zablokował to jego tego, bo to już groziło no, zdrowiem i to z utratą zdrowia. Tak? A ile on tam miał do zbicia? No wiesz, wszyscy mogą powiedzieć. Wiesz co, mogą powiedzieć tak, no dobra, Bartek wszedł do programu, ważył 95 kilo, 94, to za dużo i tak dalej, po części też mają rację, ale nie zapominajmy, że do wcześniejszej walki zbijał podobnie i nie było z tym problemu, no tutaj się przeliczyliśmy, Bartek się dosyć pomylił, no nie trafiliśmy z tym wszystkim, ta forma zbijania też można było wiele pozazdrościć, bo to chłopacy nie mieli ciepłej wody, ale to każdy z nich miał ten sam problem. Także tutaj nie zrobić. No szkoda tej walki. Szkoda przede wszystkim Bartka, bo tak jak powiedziałeś, sympatyczny chłopak, zrobił furorę, bo faktycznie umie się wysłowić i jest ciekawy i to jest zupełnie inna postać niż wielu ludzi, wielu zawodników, których widzimy. No i sobie z tą karierę mógł pociągnąć dalej lepiej, bo jest naprawdę bardzo dobrym wojownikiem, ale przez swoją głupotę po części, przez swój problem z wagą nie doszło do tej walki. No, waga to jest odwieczny problem zawodników. Ewa, wiesz o tym doskonale, że nie jest łatwo. U mnie też by pewnie lekarz, jakby był lekarz, to pewnie też by od razu powiedział, nikt nie wychodzisz. Koniec tego. Generalnie pociągniemy temat dalej. No, ty sama doskonale wiesz, jaki to jest tego. Nie wszyscy czasami trafią. Tutaj ja bym naprawdę Bartka bardzo będę bronił, bo znam go osobiście, wiem, że nigdy nie miał problemu walki. No nie na darmo rekord 6-0. To jest rekord, który naprawdę wypracowany. Zawsze walczył w kategorii 77, miał o wiele więcej i zbijał i dawał radę. No tutaj się przeliczyliśmy, bo to naprawdę obydwoje gdzieś tam nie miało tak być. No szkoda tego wszystkiego. No i co? No, mam nadzieję, że chłopak pokażę jeszcze wam nie raz, że jest świetnym zawodnikiem, a ja tak jak powiedziałem wcześniej, chcę doprowadzić do takiej walki na innej gali i tutaj będę robił wszystko, żeby tak było. Adrian Bartosiński i Kamil Dołęgowski, bardzo dobra walka. Niestety trafili się dwaj twoi podopieczni. Bolało. Bolało i to mocno, wiesz, przede wszystkim jedną z najgorszych rzeczy to jest to, że wiesz, no ja wiedziałem, że w programie dają trzech chłopaków do programu, w sumie nawet czterech, bo Krakowiaka też bardzo lubię i też go wspieram. Tutaj akurat, wiesz, wiedziałem, że oni wszyscy gdzieś będą ze sobą walczyć, wszyscy byli kiedyś na obozie razem wspólnie, trenowali. Założyłem to, że będzie do takiej walki dojdzie, no, tylko nie chciałem tego w ćwierćfinale i gdzieś na to bardzo liczyłem, no niestety tak się stało i do tego się skończyło się jeszcze to, że ta walka została przerwana w taki sposób, jak widzieliście. Z Kamilem nic jest okej, wszystko jest okej. Oczko tam nie było jakieś tego, no ale lekarze są dzisiaj przewrażliwieni i szybko przerwali tą walkę. Ale też ratowali zdrowie, to nie ma co podziwić. No dokładnie, lekarze, od tego są lekarze, prawda, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę. Czasem nam się wydaje, że walka może za szybko przerwana, tak naprawdę lekarz być może dobrą decyzję podjął. Wiecie co, tutaj taka też dyskusja wyniknęła na czacie, może nie dotycząca sportu, ale jest nam zarzucane, że mówimy, że restauracje radzą sobie dobrze, a to jest nieprawda. My nie powiedzieliśmy, że restauracje radzą sobie dobrze, tylko że na pewno lepiej niż kluby, bo ci, którzy się nawet przebranżowili na wynos, to mogą dostarczać to jedzenie i w jakiś sposób podtrzymać tutaj zarobek i po prostu dostarczać jedzenie klientom. A kluby no, nie mają takiej możliwości, chyba że treningi online i wtedy tak na żywo i ktoś płaci za ten trening, no to na takiej zasadzie. Przede wszystkim u Mila jest jedna najważniejsza rzecz i tutaj wszyscy to dobrze, wszyscy wiemy,
usługa nie działa. Dzisiaj wszyscy, którzy byli formą, robili, mieli pracę w formie usługi, to tutaj wszyscy na tym legli w mniejszy czy większy sposób, ale każdy ma wielkie problemy i to będą problemy finansowe, bo będzie to trwało dłużej i tu każda firma będzie ponosiła w mniejszy czy większy sposób skutki tego koronawirusa. Dokładnie, amen. No i teraz porozmawiajmy o półfinale. Co myślisz o tym, co się wydarzy? Co myślę? No ja już znam wyniki, nie mogę wam powiedzieć. Także. No właśnie, że to było nagrywane wcześniej. No tak, bo to jest nagrywane z jakimś tam wyprzedzeniem do tego i świetnie i dobrze, że im to wyszło, bo byśmy dzisiaj mieli wielki problem, bo tego programu by nie skończyli. A tak naprawdę jest doprowadzone wszystko do tego, także będą walki półfinałowe. Świetne walki półfinałowe, zapowiadają się bardzo ciekawe rozegrania. No chyba przypomnijmy sobie, że mamy kilku chłopaków bardzo ciekawych w tym programie. No i naprawdę polecam oglądać ten program. Nie wiem, jak będzie to wszystko zespolone, bo to jednak godzina z kilku dni, no to jednak reżyserka tam musi zrobić robotę. Ale zapowiadają się rewelacyjne walki w dobie tego kryzysu. No to będziemy oglądać to z zaciekawieniem i polecam ten program Pulapusać. No tutaj wiadomo już, że co jakiś czas dochodzą komunikaty, że oglądalność wzrasta. No to też jest nie bez znaczenia, tak? No wiesz, no ten program też potrzebuje na pewno czasu, żeby dać tym kibicom, widzom do zapoznania się z tą formułą. A przede wszystkim no w tej dobie, która jest, no to wszyscy siedzą przed telewizorami, przed komputerami i nie mamy co oglądać. I tak naprawdę gal nie zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy bardzo szybko, ale tego na razie nie ma, możemy liczyć na powtórki. A to jest nowy powiew świeżości w polskim MMA i fajnie. No i to jest super rzecz dla ludzi, dla zawodników, no bo nie ukrywajmy, no dla menadżerów też, no bo to jest dobra promocja. Dobra promocja zawodników i tego, co robią, prawda? No tak, no wiesz, no, tak naprawdę każdy z tych chłopaków, jak ja im wspominałem, idąc do tego programu, robią swoją robotę. Oni, tak naprawdę każdy będzie dbał o swoją markę i swoje imię, tak jak powiedziałeś, Bartek swoje tutaj przegrał, Kamil no niestety przegrał z kontuzją i zestawieniem z tym samym chłopakiem z tego samego teamu. Jedynie Adrian jeszcze jest w grze i zobaczymy go w półfinale. Dlatego no co, no wiesz, tutaj... Każdy w tym programie zobaczy, co te chłopaki zrobili, w sumie najmniejsi gabarytowo. Mówimy tutaj o Sobiechu i wrestlingu. No, i świetną walkę w ostatnim. To naprawdę podejrzewam, że jakbyśmy obejrzeli całą walkę, to by było jeszcze lepiej. I to jest właśnie coś, co można powiedzieć, że ten program na pewno odkrył wielu, nie tylko jednego zwycięzcę, tylko wielu zwycięzców tego programu i mam nadzieję, że zwycięzcą tego programu będzie mój zawodnik. To mi się jeszcze podoba, że ten program pokazuje, jak oni też zbijają uwagę, wrócę do tego, ale było fajnie pokazane, jak jeden z zawodników robił kąpiel w soli i w ogóle jak to wymaga dużo poświęcenia. Niektórym się wydaje, że po prostu wychodzą sobie chłopaki do walki i gdzie tam, no zrzucają uwagę, no ale nikt do końca nie wiedział, jak to wygląda i w tym programie było pokazane dokładnie to, co ja tobie próbowałam, Mariusz, wytłumaczyć, kąpiel w wannie solo. Ja nie chcę oglądać twoich kąpieli w wannie, daj spokój. W bikini, proszę, w bikini. To zobaczyć. Ewa, no jesteś sama wojowniczką i wiesz doskonale, że czasami zbijanie wagi jest o wiele gorsze niż walka. Walka jest wisienką na torcie tych zawodników, którzy zbijają bardzo dużo albo mają wielkie problemy z tym wszystkim. No i tutaj to pokazanie tej, może nawet skupili się troszeczkę za mocno też na pokazywaniu tego wszystkiego, czyli tego zbijania wagi. Ale to daje też pogląd na to, jak ciężka robota jest zawodników sportu walki i ile wyrzeczeń, ile wszystkiego musi człowiek zrobić, żeby doszło do takiej walki, a nie dosyć, że bijesz wagę dzień wcześniej, a na drugi dzień już się naprawdę musisz lać z typem i ważycie o wiele więcej. I to są sytuacje, które pokazują nam, że charakter człowieka właśnie jest tak budowany i tutaj naprawdę są najwięksi wojownicy w tych sportach walki. To jeszcze... Będzie kontynuacja tylko jeden? Wiesz coś na ten temat? Myślę, że wiesz, to wszystko zależy od oglądalności. To powiedzmy sobie otwarcie, to jest program telewizyjny, program dużej stacji Polsatu. No to jeżeli będą dobre wyniki o tej oglądalności, no to na pewno drugi program powstanie. Ja uważam, że jak najbardziej powinien powstać. Troszeczkę bym zmienił kilka rzeczy. No i tak jak Bartek powiedział, ja się naprawdę zgadzam z Bartkiem tutaj w 100% Gładkowiczem w ostatnim wywiadzie dla In The Cage.
że trzeba by było kilka rzeczy zmienić. Przede wszystkim za mało tego jest. Ja bym to rozłożył nawet na co dwa, trzy dni, taką godzinę tego programu dla każdego. Wtedy więcej byście zobaczyli, przede wszystkim więcej odkryliby chłopacy kadry i więcej moglibyście zobaczyć, co przedstawia dany zawodnik. Ale tutaj widzę na czacie, jakie tutaj ksywki do ciebie. Zadymiarzu, egzorcysta, pozdrawiam. Nie wiem, o co chodzi, ale jakoś tak miło. Zależy jak dla kogo. Jest szamanie. Jest charakter. Musi być charyzma, skoro mówią, że zadymiasz. Tak. Jak to w sportach walki. A ja zapomniałem o najważniejszej, tak? Kurczę rzeczy. Jejku. Jakiej? Przecież my od tego powinniśmy program zacząć. To jest break news, to jest najważniejsza rzecz w tym tygodniu, co się wydarzyła. Tak? Moi kochani, już wiemy. Tak? Marcin Najman ogłosił, że zakończy karierę. Jeszcze tylko jedna walka. O nie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego? Jeszcze Artur, tylko jedna Artur, walka? Czy to do ciebie dotarło? Czy kurwa mać musimy w tym jeszcze programie mówić o tym kurwa pajacu? Nie. Naprawdę, ja wiem, że wszyscy będą rzucać i tak dalej, no ma swoją to, no nie przesadzajmy, naprawdę ostatnie oglądałem specjalnie, chyba nie wiem, co to był ten hate part, tak dalej, to wiesz, no już pewne standardy w telewizji trzeba zachować. Źrąc pizzę, popijając co chwilę, i wiecznie robiąc to, co robił, i to wszyscy możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Czy jakbyś ten format ocenił? No nie, no dramat. No wiesz co, no format w ogóle tego hejtowania, dajemy formę tego, no dobrze, no można odpowiedzieć, ale jeżeli ktoś ma konstruktywną krytykę, bo to miało być niby pojedynek na jakąś konstruktywną krytykę, a tutaj nie było pojedynka, ale już oblewanie wodą, no to już jest dramatem, nie? No to zmieniamy szybko temat. Ja cię muszę podpytać, korzystając z okazji, o Fame MMA, bo to oni dość szybko zagarnęli rynek, w sensie bardzo szybko się na nim pokazali. Zrobili 6 gal, są mega popularni, można powiedzieć, że są w sztosie. Osoby, które ich oglądają, mocno ich napędzają. Taki twór, który nagle się pojawił na rynku, zmienił coś w postrzeganiu sportu walki, twoim zdaniem? Wiesz co, ja mam tylko taką nadzieję, ja zawsze na samym początku, jak postanowię MMA, i nadal twierdzę, że no, nazwa, wiesz, no, chociaż Fame MMA, ta cała otoczka jest zupełnie do innego typu widza, ale dużo ludzi to ogląda i ludzie chcą to oglądać, i jeżeli chcą to oglądać, no to dla nich się to robi. Ale przede wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz, że mam taką nadzieję, że to młode społeczeństwo, które tak naprawdę wychowuje się na tych youtuberach, oglądają to i wszystko, będą potem oglądać sport, który jest prawdziwym sportem, czyli to MMA, wykonanie tych najlepszych zawodników i tych zawodników, którzy są topowymi zawodnikami w Polsce dla najlepszych federacji, w których walczą, i przede wszystkim federacji normalnych, zwykłych, które też jest bardzo dużo, no bo wtedy by zobaczą, z czym to się je i tak naprawdę jaki to jest też ciężki kawałek chleba, jaka to jest świetna dyscyplina, zresztą jak każdy sport walki, kształtująca charaktery. No i tutaj mi się wydaje, że jeżeli dużo ludzi po tym wszystkim będzie próbowało się garnęło do sportu i garnęło się do tych wszystkich sportów walki, no to wtedy będzie jeszcze większa promo, jeszcze większy taki szacunek dla tego wszystkiego, co się dzieje. Ode mnie ostatnie pytanie. Jeśli na przykład, no teraz możemy wróżyć z fusów, ale pandemia przedłuży się i te wszystkie obostrzenia z galami przedłużą się, no przypuśćmy do końca roku, na dłużej. To myślisz, że coś to w ogóle zmieni w postrzeganiu promotorów, że będą się, przebranżowią się na internet, gdzie będą mogli sprzedawać widowisko na pay-per-view, czy to już w ogóle się w tym momencie zmieni? Nieważne ile to będzie trwało, to już gdzieś z tyłu głowy będzie ten alarm, że jednak musimy uderzyć w internet, tak jakby chociaż Fame MMA, który może sobie zorganizować galę studyjną i też świetnie z tego zarabiają. No wiesz co, no przede wszystkim mi się wydaje, że w dobie koronawirusa i tego, co się dzieje, tylko internet jest formą, i gale studyjne, gale telewizyjne są formą przetrwania i pokazania tego, co jest. Zresztą zobaczcie sami, my też to robimy teraz, tak? Wcześniej przez kupę czasu, sam wiesz, nie mieliśmy możliwości, Mariuszu, trafić tutaj do Fightera, bo nigdy mi nie było po drodze do Warszawy. No, już starałem się od dłuższego czasu, tak, to prawda. Wiem i teraz
teraz się właśnie spotykamy, no musiało dojść do takiej rzeczy, ale tak dzięki internetowi będzie na pewno więcej tej oglądalności, może bardziej większe postrzeganie tego sportu. Jedno jest pewne, że świat się zmienił, już nigdy nie będzie taki sam. No to prawda. To jest akurat bardzo mądre powiedzenie. No, to się wszystko zmienia. Przede wszystkim ludzie będą panicznie się bali tego i te publiczne będą musiały naprawdę wydarzenia potrwać i nabrać dużo czasu, żeby to doszło do skutku. Czy nigdy nie będzie taki sam, to ja bym tutaj podyskutowała. Ale wiecie co, to jest prawda teraz, co Artur powiedział, że te wydarzenia publiczne będą długo do siebie dochodziły, że tak powiem. Powiem wam szczerze, że teraz oglądałem jakąś migawkę w telewizji i był pokazany pełny stadion ludzi. I powiem szczerze, się zacząłem zastanawiać. Już się zacząłem zastanawiać. Tłum ludzi. Tak, tłum ludzi. I mówię, kurczę, jak ja już się nad takimi rzeczami zastanawiam, nad którymi wcześniej w ogóle sobie głowy nie zaprzątałem, tak, były normalne, no to już jest coś... Zobaczycie, minie jakiś czas, nie wiem ile, ale tak jak sama jak była ta chociażby epidemia hiszpanka, grypa hiszpanka, jakby ludzie się później przyzwyczają, wiadomo, żeby świat się zmienił na lepsze, tak, żeby się zmienił na lepsze, żebyśmy bardziej dbali o bliskich, bardziej dbali o higienę, żeby się po prostu tylko na plus zmienił. No wiesz, o higienę zawsze trzeba było dbać, tylko niektórzy tego ale nie robili. Ale bardziej, wiesz, robili, ty to wiesz, tak ja to wiem, ty to wiesz, a niektórzy serio, nie myją rąk, wiesz, po skorzystaniu z toalety. Przede wszystkim no, może będzie większa nauka tego wszystkiego i tak to będzie, ale też z drugiej strony zobaczcie, spójrzmy na Chiny, co się dzieje. No, w Chinach nie zobaczysz ludzi, nie? To już jest niby lepiej, opanowali tą samą sytuację, ale w głowie to siedzi. I media, telewizja i wszystkie te wiadomości już tak zasiały wszystkim nam, bo tak samo mi, czy tam moim najbliższym, czy ludziom w koło, że to jest bardzo poważne i nie wiadomo, jak to się wszystko pokończy i jak to będzie. A masz rację, pewnie tak będzie, że my jesteśmy taki, wiesz, człowiek jest taki, że szybko się przystosowuje do różnych sytuacji, do różnych warunków, dlatego mam nadzieję, że się obronimy, ale też fajnie ktoś zauważył ostatnio i to jest piękne, ja to zauważyłem sam dlatego, że ta przyroda wraca do siebie, nie? Naprawdę, ostatnio wyjechałem sobie na ten rower, no to sarenek, jeleni, różnych stworów, baści, bez prochowców, nie, którzy w prochowcach nie latają. Naprawdę ciekawe tego wszystkiego i to naprawdę jest, to jest piękne. Artur. No zobacz, co musiało przyjść. A gdzie ty jeździsz do sklepu, że ty sarenki po drodze widzisz? Przez las jedzie do sklepu. Ja, dokładnie, ja sobie wybieram sarenki, tak. Ja wybieram sobie sarenki? Sarenki sobie wybieram. Ja dokładnie, przede wszystkim jest jedna rzecz, że ja sobie wybieram dalekie sklepy, dlatego mam tyle możliwości, żeby tam dojechać. I tego się trzymajmy. Ale wiecie, co teraz, jak pies coś komuś pogryzie w domu, a będzie długo siedział, to będzie takie zrozumienie, prawda? Że pies jednak też się jakby nudzi w domu, jak długo siedzi i nam też odwala, jak długo siedzimy. Psy się nie nudzą, teraz wychodzą na spacer często. Ja mam, słuchajcie, 3 i w ogóle, wiesz, mogę z jednym, drugim, trzecim legalnie na spacer, także 3 godziny. Zobaczcie, jak ludzie nie mieli czasu, a teraz mają ludzie czas, że nawet specjalnie jest pewnie kłótnia w domu, kto ma być z psem, żeby troszeczkę spędzić tego... Wiesz, no serio, jak ja wychodzę tam w okolicy, to mało ludzi spotykam, a teraz po prostu dużo ludzi właśnie z psami, których wcześniej w ogóle nie widziałam. Ja za sobą mam tą czarną przeszłość, która była też formą izolacji. Tej izolacji troszeczkę lat miałem, także wiem, jak to wygląda. No to jest o tyle lepiej, piękniej, że jesteśmy w domach, jesteśmy z najbliższymi i możemy przeżywać tą samą troskę razem. A no niestety, no, w pewnych miejscach tych warunków nie było, no ale też jest jakaś ta forma izolacji, ta kwarantanna, no troszeczkę mnie tymi dziwnymi wspomnieniami natchnęła, ale też tak naprawdę, no teraz też wszystkich nas pewnie te będzie mocno ćwiczyła ta cała historia na różnych dziedzinach życia. Miejmy nadzieję, super, że to szybko minie i że wrócimy do normalności, że się gale zaczną się walki, zacznie się nasze normalne życie. Artur, więcej energii. Ci serdecznie dziękujemy, że byłeś dzisiaj z nami. Dużo energii od ciebie i taka pozytywna aura bije, także dziękować. Dzięki bardzo i dzięki, że udało się tego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczymy się na żywo i sobie pogadamy o wielu innych rzeczach. No i co, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, widzowie przede wszystkim, i wspierajcie te programy, bo dzięki tym programom widzicie, że jeszcze funkcjonujemy, żyjemy
i że możemy sobie jakoś radzić. No, na pewno chcecie zobaczyć zawodników Arnoxa, są mocni, także mam nadzieję, że niedługo będzie to czy w studiu, czy przy otwartym już tego, czy na stadionach, czy w halach, to by było piękne, żeby się do tego czasu wróciło i mam nadzieję, że wróci. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy. Dzięki wielkie. A my tymczasem zapraszamy na kolejne odcinki, tylko jeden do Polsatu. No, będziecie mogli zobaczyć zmagania chłopaków, bo warto. A my krótka przerwa teraz i wracamy po krótkiej przerwie. Za chwilę z nami Krzysztof Zimno. I wróciliśmy. I w drugiej części programu. Buongiorno. Buonasera. Nie MMA, tylko boks. A ja jeżeli boks, no to dawno niewidziany Krzysztof Zimno. Witaj, Krzysiu. Witam wszystkich serdecznie. Cześć, Krzysiu. Krzysiu, ja tak, żeby na samym początku rozluźnić atmosferę, to zapytam się, ty kochasz bliźniego jak siebie samego?
Staram się. Jesteś w stanie dużo wybaczyć? Słucham? Czy jesteś w stanie dużo wybaczyć w takim razie? Tak. No nie wiem. Jest jak jest. Wybaczam, ile wybaczam. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nie mam pojęcia. Powiedz. Czy ja wybaczam? Chyba nie zawsze. Ale to chyba. Facetom nie wybaczam. Jak zdradzają, to nie wybaczam. Serio, próbowałam, ale nie da rady. Dobrze, to przejdźmy do koronawirusa, bo od tego musimy zacząć. To jest to. Nie musimy, chcemy. Coś, co spędza nam sens powiek. Krzysztof, jak sobie radzisz w tych trudnych czasach teraz tej kwarantanny? Na początku nie dosłyszałem pytania, ale. O kwarantannę mi chodzi, jak sobie radzisz teraz? Mamy zamknięte wyjścia, nie możemy nigdzie wychodzić. Niestety mamy ograniczone te ruchy, nie możemy trenować, nie możemy poćwiczyć. Jak sobie z tym radzisz, będąc w domu? Normalnie, dobrze. Ja normalnie pracuję i nie odczuwam żadnej kwarantanny i nie. Normalnie funkcjonuje. Ale nie, to znaczy, że nie boisz się, wychodzisz normalnie, zachowujesz się tak jak wcześniej? Nie, oczywiście zachowuję dystans od ludzi, ale poza tym normalnie traktuję świat taki, jaki był. Oczywiście jest jak jest i dopasowuję się do obecnej sytuacji. Nie stresuję się tym. Krzysztof, bo ja się też zapytam o twoje zdrowie, bo ty chorowałeś, prawda? Miałeś boreliozę, dość długo z tego nie mogłeś wyjść. Czy to ma jakiś w ogóle teraz wpływ na twoją odporność, właśnie ta choroba? Czy musisz jakoś właśnie bardziej uważać? Nie, ja normalnie funkcjonuję, nie zastanawiam się nad tym. Normalnie się czuję, dobrze się czuję, wyleczyłem się i jest wszystko dobrze. Czyli twoja odporność jest okej. Starasz się trenować gdzieś w domu, jak masz okazję, próbujesz coś robić, czy na razie generalnie odpoczynek? Nie, teraz nie trenuję, zajęłam się pracą i dbam o rodzinę. Nie trenuję w ogóle, także na obecną chwilę jest jak jest. Po ostatniej walce podjąłeś decyzję, że kończysz, nie chcesz już uprawiać boksu, jak to wygląda? Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji. Zobaczymy. Czekam na powrót ognia od środka. Jeżeli będę jeszcze tak jakby poczuję, że powinienem wrócić na salę i zacząć trenować sam dla siebie, to na pewno to zrobię, żeby dbać o swoje zdrowie i tężyznę fizyczną, ale jeżeli chodzi o walkę, to czekam na ten ogień od środka. Jeżeli poczuję go, to będę trenował. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał zorganizować mi walkę. Czyli taka walka po prostu jakaś rankingowa raczej by cię nie interesowała, ale wyobraź sobie, że przechodzi jutro informacja walka z Arturem Szpilką. To jest motywacja? Bierzesz taki pojedynek? Wracasz na salę? Trenujesz? To... Wiesz, Ewa, na pewno bym wrócił na salę i bym zaczął trenować, tylko po co mi na dzień dzisiejszy jest to potrzebne? Mówisz, no, żeby zarobić, ale tak? Nie, poczekaj, bo mówisz po co potrzebne pod kątem tego starcie z Arturem, czyli tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. Do czego mi jest potrzebne starcie z Arturem? Mówiłeś, że będzie się tym interesować cała Polska, że każdy z was by zarobił dobre pieniądze i mówiłeś, że z nim wygrasz. Jak wejdę do ringu z Arturem Szpilką, to nie po pieniądze, tylko po to, żeby wygrać, a na dzień dzisiejszy nie ma tego tematu. Jeżeli będzie taka propozycja, to będę się zastanawiał nad tą walką. No ale wiesz, teraz troszkę wrócił ten temat po ostatniej walce Artura, której nie zaprezentował się dobrze. Wrócił do wagi cruiser. Myślisz, że to dobre rozwiązanie dla Artura, żeby z ciężkiej wrócić do cruiser? On nawet sam nie wie, dlaczego on to zrobił, tak naprawdę, ale to mniejsza o to. Podświadomie pewnie podąża za mną, tylko pewnie nie chce się do tego przyznać. No to, takie jest moje podejście i pogląd na to wszystko. Nie wiem, zobaczymy, jeżeli mi zaproponują
Pisałem po walce Artura do Andrzeja Wasilewskiego, do Tomka Babilońskiego, że chętnie stoczę walkę z Radczenką. Nie wiem, już ja teraz nie kojarzę, czy pisałem, że stoczę walkę ze Szpilką, bo to już jest stary temat obcykany, nie ma sensu do tego wracać. Jeżeli będzie walka, to będzie, jeżeli nie będzie, to nie będzie. Ja nie mam ciśnienia na tą walkę. Ale to jest Bardzo chętnie bym stoczył walkę z Radczenką. No właśnie, to jest ciekawy temat, że nie bałbyś się stoczyć walki z Radczenką, mimo tego, że wygrał, tutaj zrobił problemy kilku naszym czołowym junior ciężkim. Nie bałbym się. A co zauważyłeś takiego, co cię przekonało do tego, żeby myśleć o tej walce? Że jesteś, dasz radę spokojnie z nim wygrać? Nie wiem, tak rzuciłem temat. Skoro rzuciłem temat o tak sobie, to pewnie gdzieś tam we wnętrzu miałem taki głos, że po prostu, że wygram. Dlatego zaproponowałem, żeby mi zrobili taką walkę, tak, ale nie było odzewu. Napisałem kilka SMS-ów do Andrzeja Wasilewskiego, chyba jeden albo dwa do Tomka Babilońskiego, ale to bez żadnego odzewu. Ty wewnętrznie czujesz, że chciałbyś tą walkę i na pewno sobie jakoś wizualizujesz, no bo sam jakby tutaj o tym pojedynku dużo mówiłeś. Myślisz, żebyś wygrał z Arturem na punkty? Czy to byłby nokaut? Nie wiem. Pewnie nokaut. Okej. Okay. Pewnie tak. No. Z Arturem chyba nie da się wygrać na punkty. Bardzo ciężko jest wygrać z Arturem na punkty. Radczenko coś wie o tym. Ciężko jest go nie znokautować. A pytałeś się tę ostatnią walkę, bo tu czytałam, czy... Ale jak ty punktowałeś tę ostatnią walkę Artura? Jeszcze raz. Jak ty punktowałeś ostatnią walkę Artura z Radczenko? Ja nie oglądałem tej walki na żywo, obejrzałem, nie wiem, czy widziałem, czy nie. Nie punktowałem tej walki. Nie punktowałem tej walki runda po rundzie. Widziałem tylko skrót 9-minutowy. Okej. Okay. I też pewnie czytałeś jakieś tam różne opinie. No wszyscy mówią, że Szpilka przegrał, nawet Artur sam powiedział, że przegrał tą walkę i że nie chce takiego zwycięstwa. I tyle. Zresztą tak naprawdę to mnie nie interesuje, czy on wygrał, czy on przegrał. To nie moja piłka. Ja teraz praktycznie boksem się nie interesuję. Mówię, że mam sporo zajęć. Nie wiem w ogóle, co wam powiedzieć. No, bardzo możliwe, że już nigdy nie wejdę do ringu. No w takim razie, czym się teraz zajmujesz? Co robisz? Sprzedaję, jestem przedstawicielem handlowym, sprzedaję materiały budowlane. Wiesz, przychodzi w życiu każdego zawodowego sportowca, generalnie każdego sportowca, taki moment, że właśnie trzeba zdecydować, czy tą karierę kończyć, czy nie. I to jest trudny naprawdę, to jest trudny moment, bo to zazwyczaj jest coś, co robiłeś przez całe swoje życie. Ty mówisz, że jeszcze nie podjęłeś do końca decyzji, ale na pewno widzę, że z tego, co mówisz, starasz się ułożyć swoje życie po walkach, tak? Tak to wygląda, że już przestajesz myśleć o tym boksie, sporcie zawodowym. Nie, no tam gdzieś mówię, po drodze zdarzają się myśli na ten temat. Czasami sobie stoję, syn mój patrzy na mnie, robię sobie walkę z cieniem, biję mi brawo. I tak sobie wyobrażam, że może bym jeszcze kiedyś wszedł, ale... Jeszcze ciągnie. Musi być, rozumiesz, dobra motywacja. Czyli musi być gościu, którego chciałbyś pokonać, nie tylko... Nie, posłuchajcie, ja wam powiem tak. Nie ma żadnej motywacji zewnętrznej, tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli będzie motywacja wewnętrzna, to będę walczył. Jeżeli nie będzie takiej motywacji, nie będzie walki. Będzie tylko walka i wyłącznie, kiedy ja będę czuł taką potrzebę.
I jeżeli będę czuł taką potrzebę, to doprowadzę do tego, że któryś z promotorów zorganizuje mi walkę. Jeżeli nie, no to nie wiem, wyjadę za granicę, cokolwiek. Jeżeli będę czuł to, że chcę wejść do ringu, to zrobię. Czy z polskimi promotorami, czy nie. Wszyscy polscy promotorzy i nie tylko doskonale o tym wiedzą, że jestem w stanie polecieć na koniec świata, jeżeli będę chciał stoczyć walkę. I tu właśnie mamy pytanie na czacie. Mam cię zapytać, czy jakby przyszła oferta zawalczenia z Makabu w Kongo, to czy byś poleciał? Nie ma takiej oferty i nie będzie takiej oferty, bo nie mam jej w rankingach, także to jest bez sensu odpowiadać na takie pytanie. Ale pewnie tak. Nie Ale odmawiasz. Gdybyś był w rankingu, no to byś, rozumiem, byś wziął taką ofertę. Ale świat się, Krzysiu, świat się zawalił. Marcin Najman kończy karierę. Czy ty sobie wyobrażasz? Ja w ogóle, jak tak patrzę na to wszystko, bo nie ukrywam, że wiedziałem, że dzisiaj będziemy rozmawiać i troszeczkę włączyłem kilka ostatnich wywiadów i widziałem wywiad z Marcinem Najmanem i co piszą, co, jak wypowiedział się Tomek Adamek, jak wypowiedział się Andrzej Fonfara. No to Marcin Najman robi swoje, nie zastanawia się nad tym, jak będą to komentować wszyscy inni, a wszyscy inni komentują to i to jest woda na młyn. To jest jego sposób na robienie... Jego sposób na robienie kariery, no to jakby wiemy o... Słuchajcie, jeżeli chodzi o Marcina Najmana, on stanowczo powiedział, że jego nie interesuje sport, tak naprawdę, że on zakończył swoją karierę sportową, karierę bokserską. On startuje w formule Fame MMA. Słuchajcie, jeżeli sportowcy światowego formatu tak jakby próbują to komentować i próbują dorzucić do pieca Marcinowi Najmanowi, to oni nie robią tego, oni dorzucają do pieca sobie. Także... A to jest program sportowy, a my nie mieliśmy z tego robić cyrku. Ja nie chcę być tutaj małpką. Dobrze, dobrze, nie robimy cyrku. To mamy pytanie z czatu, czy wyprowadziłam cię w tym momencie z równowagi i w ogóle nie wiesz, co masz zadać pytanie, jakie masz zadać pytanie. Dawaj. Przepraszam. Dawaj pytanko. Tak, słuchaj, jest takie pytanie, które mnie zaintrygowało od Mieczysława Błenisza. Zapytaj proszę o szpilkę pod takim kątem. Mianowicie, czy ty, Krzysztofie, masz satysfakcję z tego, jak potoczyły się losy szpilki? Tego, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tak, tam próbował swoich sił, nie udało mu się, wrócił do Polski. Czy ty czujesz jakąś satysfakcję z jego tak naprawdę no, porażki? Czy mam satysfakcję z jego jako takiej porażki sportowej? Tak. No, tak. Kibice tak pytają na czacie. Nie mam. Wręcz przeciwnie. Niedługo pewnie się coś wydarzy, co może zszokować świat, ale no nie chcę mówić na ten temat teraz w tym momencie. Ale to jest ten moment. Ale gadamy szczerze. To jest ten moment. My tu ryzykujemy życie. Przyjechaliśmy, wiesz, w czasie pandemii do roboty. Pogadajmy szczerze. Nie, to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie jest ten moment. Słuchajcie, nie mam... Nie mam nic do Artura Szpilki. Nie cieszę się z jego porażek. Nie dorzucę mu do pieca. Nie dorzucę do pieca Marcinowi Najmanowi. Odrobiłem lekcje ze swojego życia, ze swojej przeszłości i tym wszystkim, którzy tak jakby podpuszczają mnie, oczekują, że ja będę szedł za tłumem i tak jak ta ślepa krowa będę walił głową w ścianę, tak jak wy wszyscy to robicie i chcecie dorzucić i szpilce, i Najmanowi, i tym wszystkim. Nie, ja tak nie będę robił, ja nic do nikogo nie mam, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i nie dorzucam nikomu do pieca i jestem szczęśliwym człowiekiem.
Tak. Kocha bliźniego jak siebie samego. Ale bardzo, bardzo ładnie powiedziałeś. Generalnie to też jest taki przekaz i to dość ważny przekaz, bo on się tyczy wielu ludzi w tym momencie, bo nie ukrywajmy, wiele osób chciało na tym zbić jakiś kapitał, czy próbowało zaczepiać czy Marcina Najmana, czy właśnie Artura Szpilkę, żeby złapać troszkę rozgłosu. No to bardzo rozsądne myślenie z twojej strony. Każdy powinien zacząć robić to, co do niego należy, a nie patrzeć na kogoś, kto, czy ktoś popełnia jakieś błędy, czy ktoś wygrywa, czy ktoś przegrywa. Na pewno każdy z nich, każdy sportowiec, który wchodzi do ringu, czy idzie na bieżnię, czy obojętnie co by nie robił, on robi w danym momencie wszystko, żeby być jak najlepszym. Jeżeli chodzi o Marcina Najmana, tak naprawdę, szczerze, on robi jeszcze więcej, bo on, zobaczcie, on startuje w formule Fame MMA i on jest bardzo fame, przez to, że wszyscy ludzie próbują mu dowalić. No, dlaczego? Dla mnie to jest... Jest dużo powodów, ale to musielibyśmy oddzielny kanał na ten temat chyba zrobić. Jest dużo powodów, dlaczego ludzie go krytykują. Choroba społeczeństwa. Ja mam jeszcze tutaj taką odpowiedź do kleptomana. Jak tutaj słaba energia ci się nie podoba, to out. Jeszcze raz. Nie, to nie było, Krzysztofie, do ciebie. To takie prywatne rozmowy Ewy z naszymi ludźmi, którzy komentują. Nie, nie ze wszystkimi, tylko nie. Po prostu z ludźmi, którzy mówią, że tu jest słaba energia, bo ja tutaj czuję, że jest dobra energia. Hello. A szczególnie dobra energia mije bardzo od Krzyśka, no bo oczywiście, jest naprawdę, tak. Jest dużo, dużo spokojniej i bez żadnej agresji. I ja jeszcze wrócę do, żeby zakończyć już ten temat, nie ciągnąć go, ja wrócę do tego zakończenia kariery. Jeżeli chodzi o Artura Szpilkę, to uważam, że powinno dojść do tej walki, bo to będzie bardzo elektryzująca walka i ta walka nie jest potrzebna dla mnie, tylko ona jest w tym momencie potrzebna dla niego. I tylko i wyłącznie, że ta walka jest potrzebna dla niego, ja wejdę z nim do ringu i zrobię wszystko, żeby z nim wygrać. Niech bierze się chłop do roboty, wytrenuje się jak najlepiej potrafi i pokaże wreszcie teraz, poznaje się prawdziwego mężczyzny, tak? Kiedy upada i jest praktycznie na samym dnie, tak? Jeżeli powstanie, to stoczy jeszcze dobrą walkę, na pewno nie jedną. Tyle mam do powiedzenia, życzę mu wszystkiego najlepszego i chciałbym oczywiście wejść z nim do ringu. Czy nam to będzie dane, czy nie, nie ma to najmniejszego znaczenia, ale po prostu tyle mam do powiedzenia. No. I mam nadzieję, że tym, co teraz mówię, że rozwiewam wszelkie wątpliwości, że nic nie mam do Artura Szpilki, nic nie mam do tej całej sytuacji i chciałbym, żeby chłopak wziął się w garść i czy go będzie stać jeszcze na niewielkie walki, to tylko i wyłącznie od niego zależy. Żaden, tak jakby ani dziennikarz, ani jakiś tam, nie wiem, ja w ogóle nie wiem, co to jest, co to znaczy słowo hater. Hater to chyba chodzi osoba, o to, która pisze złe komentarze w internecie. Która wylewa swoje żale, żyga w internecie. Hater to chyba chodzi bardziej o to, hater to chyba chodzi o nienawiść, tak? Tak, haters gonna hate. To chyba chodzi o to, żeby po prostu, że oni nienawidzą, tak? Tak. Zobaczcie, jak to daleko zaszło. Dla mnie to jest śmieszne. To można było powiedzieć, że to jest nienawidzący, tak? Krzysztof, ale tutaj jest też na czacie wiele pozytywnych. Ale dobra, myślę o to, ale teraz tak. Po co, jeśli jesteśmy wszyscy tutaj, mamy napisane, tak, na, tak jakby pochodzi 11 listopada, Bóg, honor, ojczyzna, nie? I chodzi mi przede wszystkim o to, że jesteśmy wszyscy takimi patriotami, tak? A wszyscy posługujemy się takim językiem, hater. Po co mówić hater? Bo to lepiej brzmi, nie? Nienawidzący będzie lepiej brzmiało, nie? Może wtedy ludzie bardziej się wycofają z tego, tak jakby nienawidzenia, nie? Będą bali się tego słowa. Dla mnie to
Chciałam powiedzieć tylko, że na czacie nie mamy tylu hejterów, bo ludzie piszą bardzo pozytywnie o tutaj też o tobie. I cię pozdrawiają. To nie chodzi o to, czy ci ludzie piszą, czy nie piszą, tylko po prostu chodzi o całokształt, nie? Że po prostu jest takie słowo jak hejter w polskim słowniku. Zastąpiłbyś go nienawidzący, tak? Nie, ja bym wolał, żeby czegoś takiego nie było. Już teraz są takie czasy, że... Krzysztof, nie zwalczymy tego. Zawsze będzie krytyka, wiesz. Nie było internetu, to sąsiad z sąsiadem się kłócili, prawda? I na siebie gadali. Tak jest niestety świat. Krytyka musi być, ale nie nazywajmy tego hejtem, tylko zróbmy z tego jakieś polskie słowo, nie? Krytykujący. Podzielmy to na krytykujący konstruktywnie i nienawidzący. Nie, są hejterzy i krytycy. I... A ty się, Krzysiek, przejmujesz hejtem? Czytasz to w ogóle? Patrzysz na to jakoś tak... Kiedyś czytałem dawno temu komentarze, tak? Bo dużo było pozytywnych komentarzy na mój temat. I łatwo się czyta coś, co jest pozytywne i coś, co dodaje skrzydeł. Kiedy gdzieś tam wylała się fala krytyki, to kurde, myślę, szok. Ale gdzie ona się wylewała? W internecie, prawda? Tak, chyba tak. A na żywo, jak spotykałeś ludzi? Tak, wiele razy się biłem. Ale biłeś się, bo ci coś powiedzieli złego? Nie, chodzi mi o tych nienawidzących w życiu realnym. Czy nie jest tak, że właśnie w internecie ich ta fala się wylała, tak? A czy na żywo, jak spotykałeś ludzi, to mówili, Krzysiu, będzie dobrze i poklepywali cię, wiesz, po plecach. Tak, większość ludzi tak. Ale i tak się biłeś. Ale to też pokazuje, jak wygląda taki zwykły, normalny, że tak powiem, hejter, który ma odwagę pisać pewne rzeczy w komentarzach, bądź też na czacie. A zupełnie inaczej się zachowują ludzie, kiedy spotykają cię na żywo, kiedy mają okazję uścisnąć twoją dłoń albo pogadać z tobą oko w oko, prawda? Tak. Tak. Ludzie z reguły, ja nie postrzegam tak, że ci, którzy rozmawiają ze mną na ulicy, mogliby coś w internecie pisać na mnie złego. Jeżeli tak robią, to tak robią. Jeżeli tak nie robią, to tak nie robią. Po prostu a tutaj... nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. O. Krzysiu, tutaj komentujący pytają się, słuchaj, czy dom skończyłeś? Jak tam u ciebie prywatnie? Tak, ja jestem teraz u siebie w domu, czuję się jak król, dajcie koronę. Wiesz, no zawsze masz koronę taką tylko niewidzialną, nie? Kończenie domu to też niezłe wyzwanie, prawda? Tak, tak. Sam wszystko robiłeś? Kogo tam zaciągnąłeś do pomocy? Udało się, jestem ze swoją rodziną w domu, fajnie jest. Dużo codziennie coś jest do zrobienia wokoło domu i spełniam się o tak. Ja mam jeszcze takie bokserskie pytania. Krzysztof, jak tak wracasz pamięcią do wszystkich treningów, do obozów, do tego, co się działo na sali treningowej, to masz raczej te dobre wspomnienia, czy też na przykład takie, gdzie czułeś się wykorzystywany i traktowany tylko i wyłącznie jako sparring partner? No i później, wiadomo, musiałeś sobie szukać też trenerów za granicą, ale to zaraz kolejne jeszcze pytanie. Czy jeszcze raz, bo czy czułeś się wykorzystywany, czułeś się jako sparring partner, jak trenowałeś? Nie, się czułem fenomenalnie w swojej karierze przez 20 lat. Ale czy nie było takiego momentu? Bo wiesz, bo akurat mówiłeś to w jednym wywiadzie, że trochę czułeś się wykorzystywany jako sparring partner, dlatego o to pytam, chciałam doprecyzować. Kurczę, Ewa, te twoje pytania, wiecie co? Dobra, ja wychodzę, wiem, ja się nie nadaję, cholera jasna. Mówiłam, że nie chcę prowadzić, bo się nie nadaję. Była taka sytuacja, ale to powiedziałem o tym i mam znowu wracać do tego? To jest bez sensu. Była taka sytuacja, że trenowałem jeszcze wtedy, kiedy byłem z Arturem, byliśmy kumplami, trenowaliśmy razem na jednej sali, sparowałem na zmianę ze wszystkimi, tak, miałem wychodzić do ringu,
kasowali moją walkę, bo kasowali sobie, nie? Ale to na dzień dzisiejszy nie ma najmniejszego znaczenia. Nie ma. Dobrze. Ja dziękuję za tą sytuację. Ja dziękuję, że oni tak to zrobili. Miałeś dużo sparingów, to dobrze. Jestem bardzo wdzięczny za te sytuacje, które miałem w swoim życiu. No dobrze, a jakbyś tak miał prześledzić, czy w ogóle śledzisz, interesujesz się w tej chwili wagą ciężką, czym, co się dzieje w kraju albo za granicą? Oglądałem walkę Wildera z Furym. Nie. Czasami bardzo rzadko wejdę i coś przeczytam na strony internetowe związane z boksem. A jakbyś miał powiedzieć teraz, czy wskazać najlepszego zawodnika wagi ciężkiej w kraju? Kogo byś wskazał? Kraju? W kraju, tak. Oprócz Mariusza Serafina. Oprócz oczywiście. Mnie, no. Nie wiem, kto jest w ogóle w kraju. Artur Szpilka? Nie, no Artur już nie. Mówimy tak, Mariusz Wach. Adam Kownacki, tak. Adam Kownacki, tak. I to wszystko. No właśnie. No tak? I który? Które najlepsze według ciebie? No nie, jeszcze jest Różański. A no tak, Łukasz przecież, jasne. Łukasz, teraz rozmawiałem z nim ostatnio wywiad, wspominał o tym, że bardzo chętnie skrzyżowałby rękawice z Adamem Kownackim. Po wygraniu z Izu, ale o Izu też chwilę pogadamy, bo Izu zmienił formułę, tak? Będzie walczył w MMA. Ale wracamy do ciężkich. Jak to? Można sobie rozmawiać na różne tematy, można sobie rozmawiać o boksie, ale jeżeli chłopaki nie wejdą do ringu, nie skrzyżują rękawic Kownacki z Wachem, no to nie będziemy wiedzieli, kto jest najlepszy. No i cyk, już mamy zestawienie, tak? I Mateusz Borek cyk składa i jest super sprzedaż. I jest dobra gala, tak? Pewnie. No ale dobrze. Co, jeszcze tylko musimy ich ze sobą zestawiać, bo na przykład, wiesz, możemy widzieć, jakie toczą walki, z kim walczą, jakie osiągają sukcesy i po tym wydać werdykt, żeby się, wiesz, wszyscy tam w kraju po prostu nie wybili zawodnicy. Słuchajcie, bo pytacie mnie... O wagę ciężką, widzi... numer jeden, waga ciężka. Numer jeden, waga ciężka? Kownacki, tak naprawdę. Okay. Mimo przegranej z Heleniusem, to jednak młody, perspektywiczny, jest szansa i liczymy na to, że zdobędzie pas, tak? To znaczy, czy zdobędzie pas? Ja mówię o tym, że według mnie on jest najlepszy na dzień dzisiejszy w Polsce, jeżeli chodzi o wagę ciężką. Okay. Z Polaków, bo... Czy on zdobędzie pas, czy on pasa nie zdobędzie, to tylko i wyłącznie od niego zależy. To zostawiamy Adasia na razie w spokoju. To zapytam o Izu. Izu Gonoch podpisał kontrakt z KSW, zrezygnował z boksu wcześniej. Bardzo fajny, dobry kickbokser, później bardzo dobry bokser. Zdecydował się, że jednak idzie, zmienia karierę, idzie do KSW i będzie walczył w MMA. Jak myślisz, bo pięściarz się odnajdzie? Szybko może się odnaleźć w takim zestawieniu, w walce, w klatce? Na innych trochę zasadach? No jak walczył jako kickboxer, walczył jako bokser, stójkę ma opanowaną jako taką, nauczy się wycofywać biodra z ataku w formule MMA, co jeszcze? No i jeżeli będzie trenował tylko i wyłącznie parter, zapasy, co tam jeszcze, brazylijskie jiu-jitsu i judo, no to życzę mu powodzenia. Ma to szansę. On już trenuje od jakiegoś czasu, WCA. Jeżeli będzie marnował czas na trenowanie stójki, nie oszukujmy się, no już stójkę ma opanowaną. No. Oczywiście, no, dlatego powinien się skoncentrować na zadawać ciosy potrafi. Powinien opanować parter i przechodzenie z parteru do tak jakby wyjście z ataku tak jakby tego stricte MMA
do wyjścia, na przykład do kopnięć, czy do zadawania ciosów rękami. No i na odwrót, nie? Jeżeli to opanuje, no to jest mistrzem. A ty miałeś styczność, trochę trenowałeś MMA. Był, coś wspominałeś wcześniej, prawda, nie? Trochę tak trenowałem, mam kolegę zapaśnika i chodziłem na matę, nawet też ostatnio byłem, ale to nie było stricte pod jakieś tam walki. Trenowałem troszeczkę, bo tam, znaczy, mogę powiedzieć, że to nie było aż takie mocno fair i się nie przygotowywałem do walki w klatce. Nie. To raczej taki relaks. To raczej taki relaks dla koordynacji bardziej ruchowej. Podtrzymania formy jakiejś. A ty co robisz na relaks? Ja jem chipsy. A ja piję kole zero. Krzysztof, a jakbyśmy tak wrócili do wyszkolenia, do trenerów w Polsce. Ty sam szukałeś trenerów za granicą. Dlaczego tak się stało? Czy nie widziałeś w Polsce systemu szkoleniowego, tak jakby ci odpowiadał? Czemu wybrałeś trenerów z zagranicy? Czy oni ciebie wybrali? Czy to sytuacja tak wytworzyła taką historię? Nie wiem, dlaczego? Co ci powiedzieć. Skrócę. Dlaczego wybrałeś trenera z zagranicy? Miałem różnych trenerów. Pytasz o najlepszego trenera? Może chcesz zapytać o najlepszego trenera? Dobrze, zapytam o najlepszego trenera. Który najwięcej mnie nauczył? Tak. By nauczył mnie walczyć? Tak. Stanisław Wąsowski. Okej. Okay. A uważasz, że doczekamy się w jakim czasie mistrza w boksie amatorskim, zawodowym, kiedy Polacy zaczną osiągać w końcu sukcesy? Jest jakiś problem, prawda, z wyszkoleniem. Coś się dzieje, że nie mamy sukcesów ostatnio. W pewnym momencie chyba u zawodników brakuje ognia od środka, tak? Jest coś takiego jak ogień, który pali zawodnika od środka. Jeżeli on zaczyna wygasać, ten płomień, to ludzie dookoła mogą mieć na to wpływ i mogą pomóc tak jakby wzniecić znowu ten płomień. Jeżeli nie, to zawodnik powinien sam to robić. Każdy zawodnik wie, co jest w jego tak jakby wnętrzu, w jego sercu i on powinien sam znać siebie i zresztą na pewno zna i wie, co robić, żeby mieć chęć na to, żeby zwyciężać. Bo to tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby mieć chęć zwyciężać, tak? Ogień, a ja powiem ci tak, że kończę z tobą prowadzić program, bo mówią, żebym zaczęła prowadzić swoją audycję radiową, także no cóż, no jeżeli wy tak mówicie, to tak musi być, także ciao. Bum, bum, ciao! Krzysiu, bardzo ci serdecznie dziękujemy, powodzenia. Sprawdzaj się w tym, co teraz robisz. No dobra, poczekajcie, ja wam zadam pytanie. Wy tak. Jako redaktorzy, nie? Tak. Wy jako redaktorzy, czy wy jesteście w stanie w tym momencie opowiedzieć za wszystkich redaktorów w Polsce, czy nie? A co tam, dawaj. Czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć za redaktorów w Polsce? A dlaczego? Czy my ci kazaliśmy odpowiadać za wszystkich bokserów? Ja mogę odpowiedzieć za siebie. No okay. Za siebie możemy raczej odpowiedzieć. Ty też, tak? Tak. Mariusz, nie? Tak, no. No to dobra. Tak. Czy wy byście chcieli, żeby doszło do walki mojej z Arturem Szpilką? No jeżeli mówisz, że to byłaby walka bardziej elektryzująca. Mówiłeś tak, że to byłaby walka bardziej elektryzująca. Stop. Bez względu na to, co ja mówię. Czy wy byście chcieli, żeby doszło do tej walki? Słuchaj, każda walka, która mogłaby wzbudzić jakieś zainteresowanie na polskim rynku, byłaby z korzyścią później dla boksu. Nie chodzi mi o to. Czemu chodzi się zasłania? Tylko o. Chodzi. Chodzi. Bo tak na niektóre osoby to działa, wiesz? No tak. A, chodziło ci o to, żebym się zamknęła. No dokładnie. Dzięki. Gdzie tu? Dobra, no ale no. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, czy wy byście chcieli, żeby doszło do tej walki. Chciałabyś, Ewa?
Jeśli będzie elektryzująca, to czemu nie? Tak czy nie? Czemu on się dobrze, no tak czy nie? No tak, oczywiście, że tak. A teraz ja. A ja bym nie chciał. Ja już bym nie chciał, żebyś ty walczył, że dla mnie to już jest przebrzmiały temat. Szkoda zdrowia, szkoda tobie teraz zaprzątać tym głowę tak naprawdę i myślę, że żeby dać Arturowi sportową szansę teraz, żeby się odbudował, sprawdzić, czy jest w stanie dalej boksować. Jeżeli nie jest w stanie, to żeby sam podjął decyzję, co dalej. Ale chyba już bym nie chciał tej walki. 2 lata temu na pewno bym jej chciał. Teraz chyba już nie chcę. Ty mówisz też, że nie chciałbyś jej oglądać i tutaj też niektórzy mówią, że szkoda zdrowia. Natomiast no, pamiętajmy, że każdy bokser też przechodzi badania lekarskie i jeżeli każdy z was jest zdrowy i będzie zdrowy, to... I tu jest kluczowe tak naprawdę, co ty, Krzysiek, czujesz. To jest właśnie ten ogień, o którym wspomniałeś. Jeżeli poczujesz ogień... Czujesz zdrowie? To próbuj, tak? Ja ci nie mogę tego zabronić, ja nie mogę tego kwestionować, tak? Ale ja nie wiem, czy ja bym chciał już oglądać tą walkę, bo pytałeś mnie o osobiście, tak? To jest tak, że tak naprawdę wy jako dziennikarze tworzycie walki. Nie my jako zawodnicy. Nie, to wy tworzycie. To nie my. To wy tworzycie. Że wy macie na to największy wpływ, tak? Wy macie dostęp do mediów i wy macie duży pogłos. W dobie dzisiejszych czasów to wy kreujecie walkę. Na social mediach chociażby. Mi się nie chce wstawiać tych postów na Facebooka, po prostu mnie to nie rajcuje. Ale Krzysztof, wystarczy, że teraz prowadzisz z nami wywiad i to już jest, ty już nakręcasz walkę w tym momencie, tak? Dobra, no ale Mariusz do mnie rozmawialiśmy i zaproponował mi wywiad, tak? Ale nie o to chodzi, to jest, zgadza się, my ci zaproponowaliśmy wywiad, natomiast rozmawiając o tym, to jest też w pewien sposób, prawda, nakręcanie tego też tematu. No po to się robi, udziela wywiadów, tak, żeby czymś zainteresować widzów, czyli twoich potencjalnych kibiców, którzy kupią bilet i będą chcieli obejrzeć twoją walkę. Tak to wygląda w dzisiejszych czasach, generalnie zawsze oczywiście tak wyglądało. Trzeba, bez sensu byłoby, gdybyśmy toczyli walkę przy pustych kibicach, albo gdybyśmy mieli rozdawać te bilety. Sprzedajmy 10 tysięcy biletów i wtedy będziemy walczyć, bo tak walczyć na siłę, żeby walczyć, to nie ma sensu. Nie? Czy ludzie będą chcieli tej walki, to będziemy, jeżeli ludzie będą chcieli tej walki, to będziemy walczyć, jeżeli nie, to nie. A jeszcze inna kwestia, czy będzie ogień, czy nie będzie ognia. Tak jest. I o to jest pytanie. Jeżeli nie będzie ognia, to nie będzie walki. No. A wy, kochani, po programie piszcie w komentarzach, chcecie takiej walki, interesuje was taka walka, co o nim myślicie. Piszcie w komentarzach, rzućmy na to okiem, będziemy mieli, Krzysiek będzie miał Krzysztof, materiał dziękujemy ci poglądowy. Bardzo. Tobie, Krzysiu, serdecznie dziękujemy, powodzenia. Duża zdrówka, rodzinę. Tobie i rodzinie. I do zobaczenia, mam nadzieję, że wkrótce. Pozdrawiam was, wszystkich kibiców. A u nas energia była? Była dzisiaj. Krzysiu, tobie dziękujemy. Była energia. Kochani, w następny poniedziałek również jesteśmy na stanowisku, nie wiem czy razem, bo ja zamierzam prowadzić audycję radiową. Będzie się nazywała Kleo. W radiu. Kleo, radio Kleo. Kleo, to jest, tak jeszcze już, nie wiem. A tak już z innej beczki, to w sumie mogłabyś poprowadzić tu jakiś program. Sama. A chcielibyście? Kochani, chcielibyście, żeby Ewa poprowadziła sama jakiś program? Będziecie jakiś czat na żywo, ogień! Z wami by się spotkała, moglibyście z nią porozmawiać, a przy okazji się dowiedzieć czegoś ciekawego, bo na pewno jej programy byłyby równie ciekawe jak Fighters. Może nie ciekawsze, nie, ale ciekawsze, równie. Czy nie, o swoich innych programów na pewno ciekawsze, ale od Fightersa nie mogą być ciekawsze, dlatego że ja go też prowadzę, więc byłyby na równi. Także piszcie w komentarzach, chcecie kolejnego odrębnego programu prowadzonego tylko i wyłącznie przez Ewkę, bez tego starego z brodą łysego. Tak, to by brodacz mówił, o mnie nie powiem jak. Także dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami, tak licznie przybyliście na czat. Trzymajcie się cieplutko w tych trudnych czasach. Zostańcie w domu, no chyba, że tylko rowerem będziecie jeździli do sklepu jak Artur, ale też wybierajcie dobrą drogę. Kochani, obserwujcie nas na wszystkich kanałach, na social mediach, na YouTubie. Łapki w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia. Dobranoc. Na dzisiaj tyle.